Tego chyba nikt się nie spodziewał. Minęło ledwie 9 miesięcy i najwyższy z modeli Forerunnera otrzymuje swoje kolejne wcielenie. Garmin Forerunner 965, bo tak nazywa się ta konstrukcja, pokazuje nam nową wizję zegarków sportowych amerykańskiego producenta. Czy jednak 9 miesięcy wystarczyło, aby stworzyć sprzęt przełomowy? Czy może jest to tylko drobna zmiana wizualna, zrealizowana poprzez zastosowanie nowych komponentów znanych z innych serii, hucznie ogłoszona kolejną nowością? Mam na imię Łukasz i witam Was na kanale eazymut.pl. W tym materiale przedstawię Wam najnowsze wcielenie najwyższego modelu w rodzinie Forerunnerów, czyli model 965. Zapraszam. Zmiany rozmiaru i wagi nie są duże. Koperta ma odrobinę większą średnicę i wynosi ona teraz 47,1 mm, ale za to jest cieńsza, o ponad 1 mm. Waga pozostała bez zmian i wynosi 52 gramy. W urządzeniu zastosowano także nowe paski. Dzięki połączeniu dwóch kolorów silikonu zegarek nabrał bardziej sportowego charakteru. Szkoda tylko, że paski nie są wykonane w technologii QuickFit, znanej z innych modeli Garmina. Wizualnie świetnie komponują się one z cienkim tytanowym bezelem, który okala szkło chroniące ekran. Szkło zastosowane w tym modelu to Gorilla Glass. Ciekawe, czy kiedyś w tej serii doczekamy się szafiru. Takie połączenie materiałów sprawia, że zegarek świetnie spisze się podczas treningów, jak i codziennego użytkowania. Ale paski czy wymiary zegarka to nie jest najważniejsza zmiana, jaką zanotował nowy 965. Jest nią bowiem zmiana ekranu wykorzystanego do produkcji tego modelu. Zdecydowano się po raz pierwszy w tej serii na użycie ekranów AMOLED. I to największego w historii marki Garmin, bo o wielkości 1,4 cala. Dotychczas największe AMOLEDy znaleźć można było w Epixach Gen 2, Venu 2 i 2+, D2 Mach 1 oraz Quad X7 AMOLED. I miały one średnicę 1,3 cala. Rozmiar ekranu jest imponujący. Zajmuje prawie cały front zegarka, a typ ekranu gwarantuje nam wysoką jasność świecenia, głęboką czerń i żywe kolory. Jest to jednak układ coś za coś. Przez to, że jest tak duży i zaawansowany technologicznie, jest też niestety prądożerny. 965 według producenta może działać do 23 dni w trybie smartwatcha. Jest to wartość lepsza od poprzednika, ale jest w tym wszystkim jeden mały haczyk. Czasy działania podane przez Garmina w specyfikacji uwzględniają ustawienia domyślne wyświetlacza, a więc m.in. wyłączony tryb ciągłego świecenia ekranu. Tryb Always On sprawia, że na wyświetlaczu cały czas wyświetlane są dane. Przez to jednak czas działania urządzenia mocno się skraca. W trybie zegarka z 23 dni zrobi nam się ich tylko 7. I to przy braku jakichkolwiek treningów z wykorzystaniem geolokalizacji. Bardzo ważną kwestią w temacie czasu działania urządzenia i tego, czy będzie to wynik lepszy od poprzednika, jest to, w jaki sposób będziemy korzystać z zegarka i jakie zastosujemy ustawienia ekranu. Musimy być tego świadomi. Zmiana ekranu nie jest jednak wyłącznie minusem. Przy obsłudze zegarka jest on o wiele przyjemniejszy w odbiorze od ekranów MIP. Mi osobiście ekrany MIP kojarzą się z pierwszymi kolorowymi telefonami komórkowymi. Mamy jednak lata 20. XXI wieku i od elektroniki wymagamy trochę więcej niż w 2003 roku. Dzięki wysokiej rozdzielczości pokuszono się o dodanie większej ilości detali w menu czy trybach sportowych. W końcu ten ekran aż się prosi o jego wykorzystanie i zrobiono to w stopniu o wiele bardziej przypominającym ten, jaki znamy z typowych smartwatchy. Między bajki włożyłbym też rzekomy brak widoczności ekranu przy mocnym świetle słonecznym. Ekrany MIP pozostaną odrobinę lepiej widoczne, ale przy braku wad wzroku na ekranie AMOLED wszystko bez problemu zobaczymy. A w warunkach nocy bądź zmierzchu widoczność jest już o wiele lepsza od ekranów MIP. Jak mamy taką możliwość, to najlepiej sprawdzić to na własne oczy. Forerunnery 965 nie występują także w wersjach Solar. Trudno powiedzieć dlaczego. Podejrzewamy, że przez brak przepuszczalności światła przez ekran do wnętrza koperty, gdzie pod ekranem jest jeden z paneli fotowoltaicznych, oraz przez zmniejszenie dostępnego miejsca wokół ekranu, dla drugiego panelu. Byłoby to doładowanie nieefektywne, a umieszczenie go w tym modelu bezsensowne. Zmieniono też kabel do ładowania,
który dołączany jest do zestawu. Ten, poza standardowym wtykiem do ładowania znanym w Garminach od lat, zakończony jest teraz złączem USB-C. Trzeba o tym pamiętać, żeby nie okazało się, że nie mamy czym naładować swojego zegarka. Nadal standardem wtyków częściej spotykanym w ładowarkach jest USB-A. Na szczęście nadal możemy korzystać z kabli do ładowania od poprzednich Garminów. Odnotować możemy także nowości w mierzonych przez zegarek parametrach. Chociaż może nie nowości, a lekkie zmiany. Od teraz na przykład do pomiaru parametrów dynamiki biegu nie będziemy potrzebować dodatkowych akcesoriów. Będą one mierzone przez sam zegarek, ale jednocześnie obciążone większym błędem pomiarowym. Jeśli więc mamy już dodatkowe akcesorium zawierające pomiar dynamiki biegu, nadal będzie ono użyteczne. Da nam o wiele bardziej precyzyjne pomiary niż niesymetrycznie względem osi ciała umiejscowiony zegarek. Po stronie aplikacji też wprowadzono kilka zmian i będą one dostępne także dla innych modeli. Jest to na przykład długoterminowe obciążenie treningowe, określające, czy w długofalowym ujęciu naszego treningu obciążamy odpowiednio swój organizm, czy też ulepszona synchronizacja między urządzeniami w ramach funkcji TrueUp, aby informacje zbierane przez różne urządzenia były bardziej spójne. I to tak naprawdę wszystko. Czy 965 jest prawdziwym następcą, czy modelem istniejącym jako alternatywa dla 955, nie chcemy przesądzać. Zarówno nowy, jak i poprzedni model cieszą się dużą popularnością, dlatego cenę końcową pozostawiamy Wam. Piękny ekran AMOLED sprawia, że z 965 korzysta się z przyjemnością. Ta przyjemność jednak może skutkować krótszym czasem działania, ale patrząc na to pod kątem samych liczb, te wcale nie są złe. Kilka lat temu 20 godzin działania zegarka było traktowane jak ekstra bateria. Brak w nich było powiadomień z telefonu, płatności zbliżeniowych, obsługi map, a mówiło się o nich jako najlepsze zegarki na rynku. Teraz możemy mieć sprzęt funkcjonujący przez 23 dni z całą masą pomiarów i funkcjonalności. Chyba nie mamy tak źle, co? Brak wielkich zmian względem 955 też nie powinien nas w żaden sposób zniechęcać. Minęło ledwie 9 miesięcy od premiery 955. Gdyby teraz Garmin wypuścił znacząco różniący się zegarek, wszyscy użytkownicy 955 mogliby się poczuć co najmniej niemiło. Ale jak to? Kupiłem go niecały rok temu! Miał być najlepszy, najbardziej doładowany funkcjami, a jest starym rupieciem! Oszuści! Zresztą 955 to bardzo solidna podstawa. Ilość funkcji sprawia, że większość użytkowników nigdy nie skorzysta ze wszystkich możliwych opcji. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Mamy nadzieję, że znaleźliście w nim wszystkie potrzebne Wam informacje. Jeśli nie, to zawsze możecie zadawać swoje pytania w sekcji komentarzy pod tym filmem. Postaramy się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Zostawcie też pod tym filmem łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętajcie też, że na zakupione w naszym sklepie internetowym i sklepie stacjonarnym zegarki Garmina udzielamy 3-letniej gwarancji. Ale jak to? Kupiłem go rok temu, miał być najlepszy, najlepszy i najlepszy. Nie mogę. Aktora ze mnie nie będzie, niestety.